Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Alexa, na którego tak bardzo sam czekam. Dobra, ja bym chciał jeszcze zmodyfikowanie broni, już możemy robić przy stanowisku ślusarz, kieszonkowiec, gniazdo, chemię. Chciałbym się nauczyć chemii. Inteligencji jeden poziom nam jeszcze wymaga, żebyśmy mogli się chemii nauczyć. Dopalacze i eliksiry, to by najbardziej ciekawi, czy możemy jakieś się dopalić tam na zawsze na przykład, nie? Górnictwo nie tak szybko, kieszonkowiec, przetrwanie trofea jeszcze by się przydało, więc wszystko w inteligencję musimy teraz dawać. No, będzie trzeba to zrobić. Levela mamy jeszcze daleko do levela. Mamy dużo misji. Na pewno tak. Pierwsze, chciałbym sobie skoczyć. Mapa. Do miasta w towarze. Do handlarza w towarze. Tak, do handlarza w towarze. Dlaczego? Bo chcę trochę granatów kupić. Tak, trochę granatów dokupić. Boję się, że coś tam po moich wyborach będzie nie tak, jak będę chciał wejść. Witaj z powrotem u Bram Raju. Mam nadzieję, że pobyt w dziczy przyniósł ci wiele zysków. Witamy w forcie. Dzisiaj zapłacisz o 100 kryształków mniej. Nie zapłacę nic. Za wejście do nieba, nie? Zapomnij. Nie zapłacę. Zapomnij? Jak mogę zapomnieć człowieka, który odrzucił raj z powodu kilku kryształków? Zapłać, albo będziemy mieli problem. Będziemy mieli. Wierz mi, nie chcesz ze mną walczyć. Tak? A dlaczego? Bo miałem kiepski dzień i muszę się na kimś wyładować. Dobra, spokojnie. Nie chcę rozlewu krwi. Zatrzymaj kryształki. Ale lepiej uważaj. Inni nie są tak wyrozumiali jak ja. No i dobrze, weź mi lepiej tutaj nie pierdziel, żebym ja płacił za wejście drugi raz. Ty wiem, że miałeś więcej granatów. Co ma? Dobra, oczywiście bierzemy wszystkie. Jeszcze miałeś jakieś ubiory. Więcej doświadczenia z wykonywania misji. Dlaczego to wziąłem? Bo jednego trochę expa mi się przyda, a jak mamy dostawać więcej expa, to było świetne. A, to w zbroi będzie. Książki dają doświadczenie, mul książkowy, rzemiosło, super, ale ja chcę ubrać amulet tutaj, ten, żeby doświadczenia więcej dostawać. Na razie. Nie mamy eleksitu, to trochę słabo. Dobra, najpierw misję, mamy tyle misji do zrobienia. Zróbmy może misję, czekajcie, cofnijmy. Po kolei, mamy na pewno w Edanie jeszcze misję. Dobra, zróbmy najpierw to. Zróbmy misję do połowy, do początku. Mnie ciekawi, gdzie są nasi ludzie wszyscy. A tutaj oni są, tutaj, w tej bazie. Dobra, my tam musimy dotrzeć najpierw, bo chcę brać jakiegoś typka oczywiście do naszej misji. Chyba wezmę jednak berserka, bo jesteśmy w Edanie. Będę chyba wybierał tych, co są potrzebni, wiecie, do danego terenu. I tak jestem happy, bo ta gra jest świetna. Na początku byłem, tak samo się bałem wrócić do niej, ale tak szczerze gra mi tak się, kurde, ja chcę zrobić to, chcę zrobić to, chcę zrobić tam. Uj, Jezu, jedna rzecz, zanim tam pójdę, zrobiłem jeszcze jedną rzecz. Musimy skoczyć do kopuły. Pamiętacie tam ten skład z tyłu? Tam są jeszcze naboje. I może handlarza, może nie kupimy naboje, bo nie mamy pieniędzy. Chyba, że coś sprzedamy. Dostałeś na niego zlecenie? Wiesz o zleceniach. Tak, mam zlecenie i zamierzam dostać za nie kasę. Oddaj mi to zlecenie, albo cię zabiję. Jesteś gotowy zginąć za tego obwiesia? Pożałujesz tego! Dobra, zmieni los gry. Umowa z Rejem. Jestem z moimi. O, to jest mój skład, więc ja będę dla nich robił misję.
420 expa. O, świetnie. 420, 20 jest więcej. No. Tak, i to były te naboje. Musimy zdobyć ich więcej. Jeszcze mam ich... Właśnie, nie mogłem chodzić z Rejem, żeby nie robić tej misji, więc spokojnie, zrobimy tą misję. Jestem z Rejem, może mnie nie lubi, uważa mnie za dziwaka, ale to jest mój skład. To jest mój skład tam wszystkich. Dlatego po prostu zgłębię to. Przecież każdy jest za swoją pewnie nacją. A ja... Wtedy by go nie ukarano. Niestety popełnił błąd. Tu mnie nie powinno być, ja wiem. Przestań się skradać. Tam są komórki, widzicie? Ja sobie zapiszę na jakimś dolnym zapisie. Tutaj są komórki, ja chcę je zdobyć. Dobra. Zdobyliśmy szczerze to, co chciałem. Nie ma tu żadnych komórek więcej. Wzięło mi głównie po prostu amunicję do naszej broni, żeby mieć jej więcej, a tutaj darmowo, no to zawsze super. Czy mamy tu gdzieś handlarza, szczerze, bronią u nich? Nie wiem. Mamy tutaj handlarza Rayleigha i Fenka. A nie mamy handlarza od samych tych, chyba że w ich mieście by było. Zobaczmy jeszcze, co nasza tutaj koleżanka, czy ma coś do powiedzenia. Dlaczego to robisz? Idź z Kalanem. Muszę iść. Idź z Kalanem. Da. Na pewno. Robota technika jest twoja. Tego się spodziewałam, gdy mi zapłaciłeś. A zatem zaczynam natychmiast. Mam jeszcze do zmodyfikowania kilka systemów sztucznej inteligencji. Nie mogę teraz rozmawiać. Miłego dnia. Naucz mnie czegoś. Oczywiście. Aha, bo ty możesz nauczyć takich rzeczy. Na nic mnie nie stać, bo nie mam nawet umiejętności. Ale będę pamiętać o tobie. Gdybyśmy tylko wiedzieli, czy jest w tym ziarnku. Zachowaj to na później. Ja bym chciał stworzyć gotowanie eliksirów, zobaczcie. Całkowicie leczy. Punkty atrybutów, doświadczenie. Mały, eleksowy, a napój silny daje ci jeden punkt umiejętności. Atrybutów, to by było ważne. Napój, mały napój eleksowy i eleks w czystej formie, czyli zdobywamy napoje eleksowe i... Zjechany, co to daje? Chemia wilczy zajechany, dopalacz, pod wpływem na 45 sekund. A to na chwilę tylko. Aha, tu zdrowie. Kamienie. Za mało o tym wiem. Dobra, na pewno trzeba się nauczyć alchemii. Nie wiem, jak narobić naboje dalej. Dlaczego się tym zamęczasz? A to nie te naboje wziąłem. Czekajcie, by wziąłem coś. Warto się tym zainteresować, a może wpadnie ci kilka kształtów. Już to słyszałam. Tylko, że one są zamknięte. Niestety popełnił błąd i ma kłopoty. Potworna strata czasu, prawda? Co będzie dalej? Przepraszam, komórki plazmowe, do broni plazmowych, 60 komórek plazmowych.
czego się tym zamęczasz? Broń energetyczna, nie plazmowa. Boże, to trzeba być... O Boże, to dlatego nie mogę. Wolna strata czasu, prawda? No to dobra, niestety. Nie będziemy mogli tak zrobić, jak chciałem. Ale dobra. Popełnił błąd i ma kłopot. Idziemy najpierw do naszego Durasa czy kogoś. Szkoda. Będę musiał zdobyć broń plazmową. Dlatego mi tak klerytycy trochę się podobają. Chciałbym być kleretykiem tylko dla tej broni plazmowej. Dobra, ruszamy. No nic, będziemy ruszać. Pójdziemy do naszych. Tu coś nawet leży. Chciałem go zabić, nawet nie trafią. Dobrze, że fajnie się pobiliście sami. Coś tam dostałem z was, chociaż to i tak mało expa. Co, dam sobie tą broń, tą kuszę na szóstkę. Przeznaleźć na pewno ognisko i przypalić mięsko, które mamy, żeby, wiecie, mieć regenerację za free. I zbierać wszystkie zioła, bo ja nie wiem, czy nie będziemy potem właśnie robić eliksirów, a z eliksirów są fajne bonusy. Dobra, mamy to. Nic, ruszamy do naszego składu. Tam jest nasz dom, tak? Raptor. Sorry, raptorku. Stanąłeś mi na drodze, co mnie trochę przeraziło. Dobra, granaty są OP. Granaty to jest najlepsza nasza rzecz, którą możemy w tej grze mieć. Patrzę się, rozglądam, czy nie ma tu też rzeczy, jak wiecie, rośliny, zwierzęta, wszystko trzeba zbierać. To jest jednak gra Pirania, gdzie wszystko możemy unieść, co mnie zawsze cieszyło. What the fuck? Nawet tego nie widziałem. Dobra, musimy tu zapisać, bo jeżeli ja się zabiję, to się zabiję. Sorki za ten dźwięk, po prostu herbatkę piję i tak. Tak, to dalej, herbatka z ostatniego odcinka, dalej w grze. Jezu, daleko mamy tą bazę naszą. Może tam będzie teleport, bo szczerze nie zrobiłem, nigdy tam nie byłem, więc nie wiem, gdzie jest ta baza. O, to jest jakiś domek. Ciekawe, czy czytanie jakichś książek coś nam da. Nie, chodzi mi o na przykład tę księgę tutaj. Myślałem, że coś to da, ale...
Złoty kielich, zawsze się da sprzedać. Pan alchemik tutaj zginął, ale tam widzę Lex na dole. Dobra, myślałem, że nie będę mógł dostać, ale udało się. To jest ognisko, czy ja mogę tu upiec sobie coś? Nie mogę, niestety. Daleko jest nasza baza, bo szczerze jesteśmy już długiej, długo już idziemy tam, nie? Wow. O Jezu, nie w tą stronę idę. Idę do misji. A jestem głupi, tak? Wiem. Znacznik. Boże, jaki jestem głupi. Chryste, panie. Już wracamy. Wiem, trochę straciliśmy czasu. Pewnie ktoś już tak, kurde debilu, zobacz, co ty robisz. A ja dalej swoje. Dobra. Będzie ognisko znaleźć, to bardzo mocno. Może tam w tym bazie naszej będzie, to pamiętajcie, musimy upiec mięsko, które mamy. Są tu też stwory. Strasznie zmarnowane pieniądze, ale ja po prostu się już boję żyć tutaj i biegać. To jest tyle stworów. Ja jestem tak słaby wojownikiem. Całą grę będę na granatach przechodził. Ja wam mówię, tak będzie. Dobra, dużo tutaj stworów, no. No muszę się nauczyć lepiej walczyć, no lepszą broń dostać, bo za mało damage im klepie, a... No, te mieczy, które mamy, te fajne mieczyki, które mamy. I Ignis, to już w ogóle jest fajne. Takie, wiecie, te. Zobaczcie, tutaj nam brakuje tylko siły. Dobra, mamy mięsko. Czy to jest to nasza baza? O kurde, czyli naszą bazą jest miejsce, w którym... W którym byliśmy. Dobra, nie chcę to. Czyli nasza baza to jest to miejsce, w którym na początku byliśmy. Super. I nie mamy teleporta. Super, jeszcze bardziej. Arx, jesteś super, na pewno. Krwisty burger jest lepszy od chleba. Zupa z... Odporność na promieniowanie, zdrowie. Zupa ze szpiku kostnego. No, zróbmy to. 50 bym chciał. 58 niech będzie. Poszukamy chleby i będziemy robić burgery krwiste. Na pewno bym chciał teraz tak. Wziąć sobie to mięso i dać na dostęp do piątki.
Cóż to jest za miejsce? Nie wiedziałem, że to jest dostęp na górę. A pamiętacie, tutaj szukałem tej broni 5. Czy tu jest jeszcze coś było? A ja patrzcie, jaki jestem słaby, co? Mana. No, ale nic tu więcej nie ma, szczerze. Myślałem, że znajdziemy jeszcze tą jedną broń, którą tak żeśmy szukali. Dobra. Zapiszmy sobie. Bierzemy towarzysza Durasa. Bierzemy Durasa i idziemy tam, gdzie nie ma. Haha. No. Chodź za mną. Jasne. Dobra. Idziemy. Wiem, teraz trochę przejdziemy przez moją głupotę. Zajmę się nim. Duras, miałeś mi pomagać, a ja tak szczerze to sam zrobiłem. Trzeba przeszukiwać te wszystkie miejsca. Durasie, uważasz, że zgrany z nas duet? Myślę, że dwaj tak doświadczeni wojownicy mogą zrobić wszystko. Miło mi. Szkoda, że nie każdy tak uważa. Dobra, za misję mamy więcej, więc teraz musimy te misje zacząć robić. Aha, wątły raptor. Niezbyt silny raptor dostał na granata zszedł. Ale zawsze jakieś rzeczy nam dał. Jeszcze troszeczkę mamy drogi. Krzaczki zbieramy oczywiście wszystko na drodze. Bo chcę być alchemikiem, chcę jeszcze trochę inteligencji. Będziemy alchemikiem i widzieliście, możemy robić pociągi na punkty atrybutów. A jak widzicie, prędkość naszych umiejętności jest bardzo wolna. I jedną rzecz, którą chciałem sprawdzić, czy na niektóre skile trzeba dwa. Nie, po prostu. Aha, okej. Okay. Czyli eliksir będzie nam bardzo potrzebny. Te wszystkie eliksiry, alkohole, wszystko co będzie... Nie, tutaj nie mamy wchodzić. I pan powiem szczerze, nie zamierzam, dopóki nie mam tam misji. Dobra, tam mamy coś. Jeżeli jest wątły, to mogę z nim walczyć. Jeżeli jest zwykły, to muszę go zbombować. Niestety. Nie musisz. Mi się tylko ciekawi, dlaczego mi się zmienił system broni, że teraz znowu granaty były na czasowe wybuchanie. Hej, tutaj jesteś. Wszystko w porządku? Wyglądasz... Tak, wiem. Czuję się okropnie. To spotkanie z Eleksem w Abessie sporo mnie kosztowało. Czuję się, jakby to coś przyglądało się mojemu wnętrzu. Jakby wypełniał mnie chłód. Chłód? To wygląda na działanie Eleksu. Pamiętasz to? Z czasów, kiedy go brałeś, prawda? Czułam się podobnie zażywając manę. Nie wyobrażam sobie, co mógł z tobą zrobić nietransmutowany Eleks. Potrzebuję go. Potrzebuję many. Myślałem, że chcesz się dostać do serca świata. Chcę.
Skoro już tu jesteś, możemy iść razem. Jeśli chodzi o efekty uboczne brania Eleksu... Tak? Proszę, oto twoja mana. Dziękuję. Muszę zrównoważyć poziom Eleksu, który wyczuwam. W przeciwnym wypadku mogę stracić nad wszystkim kontrolę. Muszę wreszcie pojąć, czego on chce. Odkryć jego przeznaczenie. To było niezłe. No, na pewno. Ja tutaj przyszedłem z kimś innym, robić co innego. A ona tutaj jest, co mnie trochę... Nie wiem, czy ciekawi. Wszystko było jednym wielkim kłamstwem. Odrzucili mnie. Odrzucili prawie wszystkich. Obiecywali uratować świat. Ale wszystko było tylko dla wybrańców. Wielka światłość Kalana. To wielkie oszustwo. Sprowadziłeś nas tu, dając nam nadzieję. Zostań tutaj. Dobra. Dobra. Bo weźmiemy ją. Do dzieła. W drogę. Zostawię go, może tam pójdę po niego po prostu. Co to za serce? Takie zniszczone. Czerwone, chyba że one takie są. Coś tu nie gra. Wszechserce powinni ochraniać strażnicy. Chyba nie ma nikogo w domu. Lepiej przygotować się do walki. Coś zabiło tutejsze straże. Może to mutanty. Mana nęci je podobnie jak Elex. Czy on poszedł sobie? Tak, Dura sobie poszedł. Przepraszam, nie chciałem tego zrobić. Szóstka, kim ty jesteś? Czemu to się tak zmienia? Nie ujdzie ci to na sucho! Zanim tam pójdziemy, chodźmy zobaczyć jego bazę. Mina. Może trzeba uważać, jeszcze miny tutaj ma. Idziemy zobaczyć, co miał w chałupie swojej, takiej małej. Pierścień odporności, jest skrzyneczka. Coś z niego mamy, chociaż nie wiem, czy to taka opłacalna. Chociaż, o dobra, Elexit. Ale was tutaj jest dużo. No dobra, już się trochę opłacało. Bardziej niż wcześniej. Dobra, ja bym chciał na pewno pomyśleć, muszę. Duras nam poszedł. Jak stracimy kompana, to będę smutny, bo żem przebył taką drogę, żeby z kompanem iść, a on se poszedł. Dobra, ptaszku. Uważaj! No nie, no spierdzielone gówno. Granat, nie. Kurde, byśmy to zrobili, ale głupie gówno, za przeproszenie. Zrobiliśmy nam to? Zrobiliśmy. Dobra. Możesz na mnie liczyć. A!
Dziękuję za pomoc. Mogło być kiepsko. Jak widzisz, niezły potwór nas zaatakował. I mam mało granatów, trzeba będzie to kupić znowu. Ja tu bez granatów, bez niczego. Mam dużo szponów i trzeba trochę zarobić na tym, na tych wszystkich szponach. Skillę rozwinąć na pewno. No chodź, ptaszku. Zróbmy to. Dobra. Chociaż coś żeśmy tu ugrali. Ja sobie zapiszę, nie wiem czy zapisywałem przed sekundą, ale zapiszę. Ale mi jest coraz lepiej, coraz lepiej. Expo musimy zdobywać z misji, więc... Wszechserce. Mam nadzieję, że kiedyś na całym Magalanie będzie ich pełno. To straszne. Ani żywej duszy. Wokół tylko śmierć. Nie mogę teraz zrezygnować. Zostaw mnie samą. Potrzebuję ciszy i spokoju do medytacji. Dobra. A ja semanę tylko zabiorę. Ty się chce tam medytuj, ja sobie pozbieram nasze łupy nowe. Chociaż trochę się ciebie boję. A mnie ciekawi inna rzecz wiary. Możemy wejść na serce. Jakby ona sama się wytwarzała z tego serca, nie? Tak to troszeczkę wygląda. Wyczuwam go. Co wyczuwasz? To niesamowite. Słyszę tu coś. O wiele wyraźniej niż wcześniej. Co słyszysz? Alex. On żyje. Nieważne, jak go zmieniamy, jak jest przetwarzany, transmutowany, to bez znaczenia. Wciąż mówi tym samym głosem. Możemy zmieniać jego zachowanie, ale nie jesteśmy w stanie zakłócić jego integralności. Co to znaczy? To znaczy, że wszystkie jego formy są połączone, a ich przemiana to proces odwracalny. Alex jest w stanie wrócić do swojej naturalnej postaci. Mana może zmienić się w czysty Alex? To prawdopodobne. Nikt jednak nie wie, jak to zrobić. Nawet Albowie. Czy to zbliża cię do zrozumienia, co to wszystko znaczy? Tak. Potrzebuję jednak więcej informacji. To, że Alex żyje i posiada świadomość zbiorczą, to zaledwie początek. Musimy się dowiedzieć, czego od nas chce. Sprawdzić, kto tu kogo zmienia. My jego, czy on nas. Halo, że jak? Jak Alex może nas zmieniać? Nie mogę uwierzyć, że mnie o to pytasz. Ty? Przecież wiesz, w jaki sposób Alex odmienia Albów. Widzisz, co się stało z przyrodą Magalana. Musimy znaleźć kolejne złoża. Najlepiej te pierwotne, pochodzące jeszcze z czasów uderzenia komety. Ruszajmy. Dam ci znać, jeśli coś wyczuję. Jeśli chodzi o efekty uboczne brania Alexu... Tak? Proszę. Oto twoja mana. Dziękuję. Dobra, zawsze jakiś exp... To było coś. I tu zakończymy nasz piękny odcinek i następnie będziemy szli do misji, którą chciałem zrobić wcześniej, ale mi przerwała nasza koleżanka. No i co? Levela nie mamy. Jesteśmy do połowy poziomu dopiero. I jedyne, co możemy zrobić, to sobie ustawić. Coś chciałem zrobić, ale się zapierdziłem. Dobra, do zobaczenia. Cześć!